Siemanko Lodziska. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać przepis na chleb słodko-owsianych. No to jedziemy. Tu macie na filmiku pokazany, ja bym sobie go oglądał, aby dzisiaj na to na ekranie go widzieć. Tu macie chlebek, który jest jednodniowy. Tylko chciałem pokazać, że jest fajny, zwarty, można cienkie skibeczki, kromeczki, jak to tam zwał, jak zwał. Ja to z kibkami nazywałem za dzieciaka. Możecie nazywać kromeczkami. Tu macie proporcje i produkty, których użyłem do filmu, aczkolwiek twardo bym się tak nie trzymał, bo ten chleb jest w przepisie bardzo prosty do wykonania i mi się wydaje, że każdemu powinien wyjść. Tu macie akurat ilości produktów, które użyłem, ale zaraz Wam rozwieję te po prostu wątpliwości, te rzeczy, żebyście bezproblemowo mogli ten chleb zrobić. I tak, użyłem płatków owsianych górskich, akurat to na filmiku je macie. Tu są dwie paczki, a dwóch paczek akurat nie użyłem. Tam użyłem 600-700 gramów, gdzie chyba 700 sypło. Dwa jajka kurze, aby ten chleb był taki fajny, zbity, zwarty, żeby się nie rozlatywał, żeby nie był sypki. Co dalej mam? Dalej użyłem dwóch różnych jogurtów naturalnych. Wy możecie użyć takich samych, albo nawet śmietany, jak ktoś lubi bardziej tłusty chleb. Sól. I cukier. Ale aczkolwiek nie trzymajcie się twardo tych proporcji, bo każdy ma różne smaki. Ja użyłem tu też proszku do pieczenia, aby ten chleb był bardziej taki wyrośnięty. Aczkolwiek stwierdzam, że jakbyście go nie użyli, to też normalnie by urósł. Lekko by był bardziej zbity, ale też by był smaczny. Tam jeszcze się przewinął słonecznik. No i tak, zaczynamy od płatków owsianych górskich. No, jak zwykle. Nie da rady nie rozsypać. Ale fajnie, też kipkowanie. Dwa jajeczka. Tak jak mówiłem, żeby ten chleb był bardziej zwarty. Jajka kurze. Aczkolwiek możecie użyć innych. To jest cukier. Sól. Ja tak jak mówiłem wcześniej, proszek do pieczenia dodałem, bo chciałem, żeby ten chleb bardziej urósł. Aczkolwiek nie jest to wymogiem. Ja dodaję tutaj zwykły słonecznik, tam około 20-25 gramów, bodajże w przepisie było. Jak sypniecie więcej, to wiadomo, kto lubi więcej, to może dodać więcej. Akurat z Bakali, z firmy Bakali, czy z firmy Ali używałem słoneczniku też. Jogurt naturalny. Tu tego jogurtu naturalnego dodałem koło chyba 600 gramów. No i zobaczycie, tak jak później rozrabiałem to ciasto. Rzeczywiście to ciasto było za bardzo suche. Jeszcze musiałem tego jogurtu naturalnego dolać, bo mi się bodajże zamiast 600 gramów płatków owsianych sypnęło 700 bodajże. Tu dodaję sobie zioła prowensalskie, bo ja lubię takie po prostu mieszanki chlebowe. Wy możecie sobie dodać swoje po prostu rzeczy, które lubicie jeść w chlebie. Ja akurat dodałem tutaj zioła prowensalskie. O, dwie łyżeczki, którymi będziemy mieszać. Pamiętajcie, nie miksujemy tego chleba, bo wyjdzie z niego papka. On musi być po prostu mieszany łyżeczką albo ręcznie, jak tam wolicie. O, i tu. Mieszamy, żeby uzyskać taką po prostu lepką konsystencję, ale ona musi być mokra, to jest najważniejsze. Bo jak nie będzie mokra, to ten chleb po upieczeniu będzie strasznie suchy. I tutaj chyba bodajże, o, musiałem dodać jogurtu naturalnego, bo widać było, że to ciasto jest takie zbyt sypkie. Ona musi być takie, taka musi być papka z tego ciasta. No i tu już rozmieszamy pięknie całe ciasto. Co my tu dalej będziemy mieć? No i jedziemy z kolejną częścią. To jest moja blaszka. Ja zaraz podam wymiary tej blaszki. Tak, szerokość 11, wysokość 7 cm i długość 30 cm. Na takiej ja blaszce akurat robiłem, ale wy możecie te proporcje sobie spokojnie pozmieniać. Możecie się pobawić. Tylko pamiętajcie, żeby to ciasto było mokre po rozrobieniu. Ja używam to akurat na blaszkę papieru szarego, tego pieczeniowego, żeby po prostu nie, ciasto z tego chleba nie przywarło mi podczas pieczenia do blaszki. No i żebym nie musiał czyścić blaszki.
Oczywiście. No i tutaj szczelnie będę się starał nakładać do tej blaszki te elementy z tego ciasta. Zaraz na przyspieszeniu, żeby Was nie zanudzić tym filmikiem. O. Pamiętajcie, żeby dobrze ubić na dole to ciasto, żeby nie było jakichś takich dziwnych kształtów, żeby po prostu w ogóle weszło do tej blaszki to ciasto. I tu widać, o jak ładnie ubijam. Pod sam kurek, można tak powiedzieć. I zaraz będzie jedna z ważnych rzeczy po cięciu akurat tego papieru, której wcześniej nie robiłem, się zastanawiałem, dlaczego na przykład chleb podczas pieczenia mi tak siadał w dół, taki po prostu zakalcowaty się robił. Tak, trzeba tym chlebem po prostu stuknąć, a tego nie wiedziałem. Już Wam mówię po co. Jak się go tak parę razy stuknie, to wychodzą na wierzch drobinki powietrza, które były w środku w tym chlebie. No i według mnie to jest ważna rzecz, bo się sprawdzało. No i dobra, zabieramy. I siup do piekarnika na 50 minut. Zaraz pokażę, jak piekarnik ustawiłem. Ja ogólnie, no wiadomo, 50 minut to jest takie moje minimum podczas pieczenia tego chleba. Ustawiałem to na termoobieg i ustawiłem ja sobie akurat tutaj temperaturę 150 stopni. Ogólnie powinno się piec 170, ale różnie piekarniki pieką, także sterujcie tą temperaturą od 140 do 170. I widzicie, o jak pięknie urósł. I to akurat był chleb świeżo wyciągnięty, może taki 10-15 minut. On się jeszcze ciężko kroi, bo nie jest taki zwarty od razu po pieczeniu. Dlatego jak na początku myślicie w filmiku, lepiej wyjeść dzień po. Także jak spodobał Wam się filmik, to zostawcie lajka, subskrypcję i narka.